Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym wydaniu podcastu O Świecie w Onecie. Przy mikrofonie Michał Broniatowski, a po drugiej stronie Adam Jasek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj e, Wielka Brytania e, wy, wyłania się z, z chaosu, który od dwóch miesięcy e, trwa na Wyspach, mianowicie dwa miesiące temu zrezygnował. Przymuszony do tego buntem w partii a Boris Johnson. I dzisiaj z wyścigu e, dwojga kandydatów, pani Liz Truss, obecnej minister spraw zagranicznych, czyli szefowej Foreign Office, i e, byłym e, kanclerzem Rishi Sunakiem, e, wyłoniła się zwyciężczyni, e, będzie Premierem Wielkiej Brytanii będzie kobieta, Lee Truss. No i my tutaj e, chcielibyśmy kilka słów e, zamienić w sprawie tego, czy pani Lee Struss różni się bardziej od Borisa Johnsona, niż tylko e, uczesaną e, fryzurą, zadbaną i, i tym, że chodzi w spódnicy, e, bo wygląda na to, że jej poglądy e, nadmiernie. Nie odróżniają ją od, od Borisa. No, przede wszystkim no, nas najbardziej. A, oczywiście interesuje jej stosunek do a, Unii Europejskiej, a zwłaszcza do, do, do protokołu a, irlandzkiego, którego złamanie wbrew prawu międzynarodowemu zapowiedziała a nawet prowadził taką ustawę Boris Johnson. A, I ona. Nie zamierza nic z tym zrobić, to znaczy w dalszym ciągu brnąć w to. to jest, skutek tego jest taki, że no naraża się nawet pani Truss na e, krytykę ze strony swojego największego sojusznika, czyli e, Stanów Zjednoczonych. Czy, czy, czy Brytyjczycy, według Ciebie, są chorzy na ten Brexit już e, do końca życia? Czy, czy może jednak coś ich, jeszcze, e, coś ich jeszcze uratuje, jeśli chodzi o, o, o... Polityczne choroby? Nawet nie wiem, gdzie zacząć. No, wydaje mi się, że, że Boris Johnson po prostu przekroczył masę krytyczną błazenady i kłamstw, i, i partia musiała, musiała się go pozbyć no, po prostu dla niej znaczącym obciążeniem. Natomiast, no, pani Trus, zobaczymy. No, ja, ja nie lubię. Takiego gdybania zobaczymy, po, po czynach ją poznamy. Wygląda na to, że z jednej strony no, ona ma takie instynkty probiznesowe, niby, niby takie taczerowskie trochę, ale mamy do czynienia z poważnym kryzysem gospodarczym w Wielkiej Brytanii, spowodowanym przede wszystkim tym gwałtownym wzrostem cen energii, który. I kosztów utrzymania, który przychodzi oczywiście po Brexicie i negatywnych skutkach dla gospodarki i społeczeństwa wynikających z Brexitu. Tylko zagadkowy temat jest taki w Wielkiej Brytanii, że Brexit w ogóle nie jest tematem. To znaczy, że, że się mówi właśnie o, o tym kryzysie związanym z cenami energii, z kosztami życia, że się mówi o, o różnych kwestiach ideologicznych. Natomiast wszystkie komentarze czy ekonomistów, czy czy politologów wskazujących na, na to, że część z tych kłopotów w Wielkiej Brytanii pogarszające się standardy życia wynikają z tej pochopnej i szkodliwej dla Wielkiej Brytanii decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej, to jest wypychane poza margines głównej debaty i czynią to obie główne partie. Chociaż w elektoracie to się zmienia, badania opinii publicznej wskazują, że coraz większa Liczba Brytyjczyków uważa opuszczenie Unii za, za błąd. No i, i, i wydaje mi się, że, że to jest taki. To powoduje, że Wielka Brytania cały czas znajduje się w jakiejś takiej iluzji, że, że, że jest jakaś magiczna. Formuła, jakiś sposób na to, żeby ożywić ten kraj i przejść do jakiejś kontrofensywy, nazwijmy to, jeśli chodzi o standard życia, miejsce Wielkiej Brytanii w świecie, bez, bez no, uznania, że jest możliwość jakby zrobienia nowego otwarcia, odbicia się od dna, bez, bez pogodzenia się czy, czy bez uznania tego, że wyjście z Unii Europejskiej było błędem. I, 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 I pani Listrus, no w zasadzie ona działa z moim zdaniem z, z jedną ręką związaną z tyłu. Co by nie wymyśliła, jakby tego nie wymyśliła, to fakt, że Wielka Brytania dała się wypchnąć z najważniejszego rynku dla siebie, czyli Unii Europejskiej, na własne życzenie, że nie potrafi... Skompensować tego w żaden sposób, że standard życia gwałtownie w Wielkiej Brytanii się obniża. No, na to nie ma prostych recept. I, i, i jedyne takie, co, co mnie się wydaje, że, że to dno w Wielkiej Brytanii, to twarde dno w Wielkiej Brytanii, ono jeszcze nie zostało osiągnięte, że ich czeka jeszcze kilka lat takiego obniżania się warunków życia będą różne, Próby wskrzeszania tego wszystkiego, ale to jest nieuchronne, że te warunki życia się będą pogarszały w Wielkiej Brytanii. No i wtedy może nastąpić jakieś odbicie. I tu ważne zastrzeżenie, przepraszam, że tak długo, ale ważne zastrzeżenie, to nie jest tak, że Brexit się da odwrócić. Bo, 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 bo po pierwsze, politycznie to będzie bardzo trudne wewnątrz Bry Wielkiej Brytanii, ale nawet jeżeli to odbicie się od nas powoduje, że nastroje Wielkiej Brytanii się zmienią. To właściwie to jest proces, który będzie musiał być prowadzony od początku, czyli negocjacje akcesyjne będą musiały w zasadzie wystartować od zera. I tym razem nikt już w Wielkiej Brytanii nie da żadnych wyłączeń czy jakichś specjalnych przywilejów w Unii. Będą się musieli dostosować kompletnie, włącznie moim zdaniem z przyjęciem euro. No tak, ale to chyba pofrunąłeś? Myślę, że, że jednak to, to, to już nie za naszego życia, bo jednak ta dynamika brexitowa i powrót do ewentualnej walki o powrót do, do, do Unii mogłaby doprowadzić do, do, do jeszcze większej polaryzacji tego społeczeństwa. Na razie takimi polaryzującymi wydarzeniami była sama kampania, w której dwoje kandydatów o praktycznie identycznych poglądach gospodarczych, politycznych i co by tam jeszcze wymieniać, musieli w jakiś sposób próbować zdobyć przewagę. Efekt był taki, że jak zwykle Zeszło to wszystko na, 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 na bitwę, na argumenty podczas kilkunastu spotkań publicznych. To było aż 12 wieców w ciągu e, dwóch tygodni, kiedy obydwoje kandydatów e, występowali przed, przed e, członkami partii. E, tych członków partii, którzy głosują w tej chwili, a właśnie zakończyli już głosowanie na. na e, Przyszłego premiera Wielkiej Brytanii jest około 160 tysięcy, nikt dokładnie nie wie. I no w, w tych, tych zmaganiach pa, padały oskarżenia wobec Rishi Sunaka, że, że się cytuje tutaj miota we wszystkie strony, jak zraniony szczur. Albo pani Trus zarzucała mu jego elitarność. On jest bardzo bogatym człowiekiem i mówiła o agresywnym epatowaniu męskością i krzykliwym zachowaniu się, tak jak w szkole prywatnej. Natomiast to jest oczywiście sposób populistyczny na zdobycie popularności. Pani Listrus, która weszła do tej walki o, o, o ostateczne z, z, z zwycięstwo, jako. Premier Wielkiej Brytanii weszła, na drugim miejscu Sunak miał przewagę na początku, ale to się zmieniło i no, prawdopodobnie zmieniło się z tego powodu, takiego banalnego, politycznego, że ten, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Anglicy mówią, kto. Wojuje mieczem, e, nigdy nie nosi korony. Więc to się tutaj sprawdziło. Boris Isunak był, jest człowiekiem, który no, poprowadził ten bunt przeciwko e, Borisowi Johnsonowi. Zostawmy już tę Wielką Brytanię. E, niech się tam w swoim nieunijnym. No tak, ale wiesz, to jest takie politykierstwo i to właśnie to zżera ten kraj, że to jest takie politykierstwo. Nikt tam właściwie prawdy nie mówi, wszystko to jest cyrkiem. To przypomina trochę Polskę. To znaczy jest że nie Uwódcy tylko polskie, ale bardzo w znacznym stopniu przypomina to Polskę. Tak naprawdę to jest świat iluzji wytworzony jakiś tam i też nie dziwota, że w badaniach opinii publicznej partia lebujrzystowska, która sama nie jest specjalnie jakaś zdolna zaoferować jakiś, jakąś ciekawą wizję yy, Wielkiej Brytanii, a mimo to no, ma już blisko dziesięciopunktową przewagę nad, nad torysami, nad, nad partią konserwatywną. Więc, więc zmęczenie konserwatyzmatami, to, to przekonanie, że właśnie zajmują się sobą głównie, że nie potrafią tego brexitu przeprowadzić, że kłamią, no jest w elektoracie brytyjskim widoczne. No tak, minus, e, afery takie jakie się w Polsce odbywają, których jednak w Wielkiej Brytanii się e, nie toleruje i e, myślę, że może porażka ewentualna konserwatystów, co prawda mają potężną przewagę w tej chwili, ale może to nastąpić przy następnych wyborach, będzie tylko porażką polityczną w odróżnieniu od ewentualnej porażki rządzących w Polsce, która może się skończyć dla niektórych no, zamknięciem za kratkami, ale zostawmy to, Polska nie interesuje nas przecież w programie o świecie w Onecie. Przenieśmy się do naszego stałego punktu programu, czyli do Ukrainy, gdzie rozpoczęła się, gdzie trwa ofensywa wojsk ukraińskich na południe, która ma na celu przejęcie, odebranie Rosjanom miasta Helsonia. To jest największe miasto, jakie udało się zdobyć Rosjanom, które leży na prawym brzegu Dniepru i tam grozi Rosjanom odcięcie kilkunastu tysięcy żołnierzy i również ta ofensywa była skierowana na przecięcie korytarza lądowego, jaki łączy Rosję z Krymem. I otóż okazuje się, że po kilku dniach, to już tydzień trwa tej ofensywy, ta ofensywa najwyraźniej utknęła. Rosjanie są dobrze okopani i dobrze się bronią, z czego skutek Skutek tego jest taki, że Ukraińcy przeszli z powrotem do swojej starej, dobrej taktyki uderzeń punktowych i takich bolesnych ciosów rakietowych w składy broni, w obozy wojskowe itd. itd. To, to sytuacja na froncie konsekwentnie Powtarzając to, co ty mówisz, że my się na tym za bardzo mało znamy, żeby to komentować, a możemy to tylko zakończyć w ten sposób, że sytuacja jest bardzo niejasna i te optymistyczne. Nastroje po tym, jak Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę. Wokół Chersonia no, troszkę trzeba e, łagodzić. Dlatego też przejdziemy do y, sytuacji wywołanej przez wojnę w Ukrainie, a konkretnie o, o kryzys cen e, surowców energetycznych. W ubiegłym tygodniu wydarzyły się e, dwie rzeczy. Najpierw kraje e, grupy G7, czyli ci najbogatsi. E, na świecie przedstawiciele krajów demokratycznych ogłosiły plan wprowadzenia limitu cenowego na rosyjską ropę, i w ten sposób no, dosyć to będzie bolesne dla Moskwy, no bo główne dochody, dzięki którym finansuje wojnę, właśnie pochodzą z wysokich cen. Ropy naftowej. I efekt tego był taki: to właśnie drugie wydarzenie, że Rosjanie zakręcili całkowicie kurek w pierwszej linijce Nord Stream 2, tak zwanym Nord Stream 1, i to spowodowało kolejny spadek euro w stosunku do dolara. W tej chwili już jest 0,98. To jest rekordowe. Od początku istnienia euro. Rekordowo niski kurs wobec dolara. No i co dalej, panie redaktorze, w takim razie? Ale co dalej z czym? Z euro? Nie no, co wojną, dalej, co z dalej Europą? z. z, z ten... <laughs> no ja to no, no tak tak liczę na to, że. Nakreślił pan, nakreślił pan redaktor tak, takim, takim szerokim pędzlem, duże płótno i teraz... Ja liczę e, na to, że ja ja liczę to na to, że sobie... Ta, ja liczę na to, że sobie poradzisz. Eee, my tutaj zawsze od ogółu do szczegółu przechodzimy, więc e, proszę uprzejmie. Na co, znaczy no bardzo, czego możemy bardzo oczekiwać? Pan, bardzo, bardzo pan jest wdzie, bardzo jest pan łaskawy, panie, panie redaktorze. No więc jeśli chodzi o, o kwestię euro, no to, 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 to presja na euro jest spowodowana przede wszystkim tym, że rynki finansowe uważają, że Europa jest dużo bardziej narażona na, na szok gospodarczy, związany z dostawami. Z dostawami gazu niż, niż Stany Zjednoczone, które no po prostu mają swój własny gaz i, i, i w ogóle są energetycznie dużo bardziej niezależne niż Europa. Ta reakcja rynku może być trochę przesadzona. Ze względu na to, że chociażby dzisiaj rano ceny gazu w Europie skoczyło 30%. Procent, no te takie ceny indykatywne, nazwijmy to, bo, bo, bo część gazu jest kontraktowana w inny sposób, to jest bardzo skomplikowane. No ale załóżmy, że to jest jakiś wskaźnik tego, jak odbiorcy traktują perspektywę dostaw gazu do Europy. Skoczyła o 30% do góry, a teraz znowu spada. W zeszłym tygodniu też spadało, bo po prostu no, powoli rynki finansowe też oswajają się z myślą, że Europa będzie. Musiała się odzwyczaić od rosyjskiego gazu i że prędzej czy później te alternatywne sposoby pozyskiwania energii, zmniejszania zależności od Rosji po prostu się utrwalą i, i, i te alternatywne ścieżki się znajdą. Natomiast no, jest jeszcze kwestia ryzyka politycznego związanego z Włochami, związanymi z tym, czy Unia zachowa spójność, jeśli chodzi o o reagowanie na Rosję, czy będzie potrafiła sobie poradzić z tym kryzysem energetycznym w sposób e, solidarny, czy też e, zaczną e, się pojawiać takie indywidualne akcje, jak na przykład węgierska, z tym, że sobie zapewnili dostawy gazu, nie bardzo wiem na jakiej zasadzie, łamiąc w zasadzie e, to unijne e, czy, czy światowe e, e, embargo i sankcje. No więc, więc e, to jest takie, takie tło. No, w, w dłuższym horyzoncie wydaje mi się, że. Że trudno jest mówić tutaj o tym, żeby Rosja ponownie stała się dla kogokolwiek na Zachodzie wiarygodnym partnerem. To jest taki paradoks, że, że za czasów Związku Radzieckiego, nawet w momentach dużych napięć geopolitycznych czy, czy, czy napięć no, takich związanych z bezpieczeństwem, czy, czy mówimy tu o rozmieszczaniu rakiet, Średniego zasięgu w Europie, czy, czy, czy wojna w Afganistanie, czy stan wojny w Polsce, gaz i ropa z Rosji na zachód płynęły nieprzerwanie. Czyli to, co Niemcy nas usiłowali przekonać przez ostatnie 20 lat, to znaczy, że można oddzielić biznes od, od polityki. No, Rosjanie sami to zniszczyli. I niszczą dalej, bo to zamknięcie tego Nord Stream 1, no to jest w zasadzie de facto pogrzebanie chyba tego projektu w ogóle, całego Nord Streamowego. Przypomnijmy, że to jest coś, co się toczy 20 lat. I od 20 lat Polska i inne kraje ostrzegały Niemcy, że, że to się może źle skończyć ten Nord Stream. I dzisiaj w spektakularny sposób to się, to się udowadnia, że to była, że to była wtedy. Słuszne podejście, nie, nie żadna rusofobia, tylko, tylko prawidłowa identyfikacja ryzyka, której w Niemczech zabrakło. No i, i tylko, że skutek, i, i o tym my często w Polsce zapominamy, że, że to, że mieliśmy rację, i to, że Niemcy tak strasznie pobłądziły, to oczywiście nie należy tego zamiatać pod dywan, i należy tego należy o tym pamiętać, tylko że z tego trzeba należy też wyciągać wnioski. I. I, I przede wszystkim no, szukać sposobu na to, żeby wspólnie z Niemcami, wspólnie z Unią Europejską, znaleźć alternatywne źródła. Podczas kiedy wydaje mi się, w Niemczech, znaczy trzeba wykorzystać to, że w Niemczech ten szok jest tak potężny, że, że Niemcy naprawdę gotowi są na kompletne przewartościowanie swojego podejścia do Rosji. I Polska, wydaje mi się, i inne kraje tutaj regionu powinny się wpisać w jakoś to w to przewartościowanie. Mnie się wydaje, że te mniejsze kraje na, na, na wschodniej flance Unii to robią. Natomiast z przyczyn, które dla mnie są nie do końca zrozumiałe, Polska uczyniła z tego właśnie błędu Niemiec i z tej błędnej polityki niemieckiej taki powód do. Takiego, no jakby wzmożenia ataku na Niemcy, i to widzieliśmy w tym, w tym żądaniu reparacji e, zgłoszonym przez prezesa Kaczyńskiego. Czyli w pewnym sensie, zamiast wykorzystywać tę swoją e, przewagę, nazwijmy to moralną, w tej chwili, w celu, żeby jeszcze bardziej Niemcy popchnąć w stronę odponowienia od Rosji, my wchodzimy w starą kolejną. Że Niemiec zawsze jest naszym wrogiem i że się najpewniej z Rosjanami chce dogadać, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie niezrozumiały element. Ja, ja myślę, że, że to jest jednak zrozumiałe. To jest element stały, na który ciągle tutaj zwracamy uwagę polskiej polityki zagranicznej, która jest po prostu emanacją problemów wewnętrznych rządzącej partii. Przypomnijmy sobie, że zanim wybuchła wojna w Ukrainie to Ukraina była też jednym z wrogów Polski i nie dlatego, że są tego jakieś współczesne przyczyny, ale z powodów historycznych, z powodu y, masakry wołyńskiej, y, którą ciągle y, przywoływała ta władza, y, nie po to przecież, żeby y, obrzydzić Polakom Ukrainę, tylko po to, żeby y, zmobilizować z jakiegoś powodu konkretnego tę ten, 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 ten Ukrainę obrzydzić, tylko żeby zmobilizować elektorat wokół jakiejś nacjonalistycznej idei. Ukraina się skończyła, więc trzeba było powrócić do jakiegoś innego modelu mobilizowania elektoratu. No i świetnie się go mobilizuje pod hasłami antyniemieckimi. Zwróćmy uwagę, że. że... Większym wrogiem Polski przecież jest, są, jest Rosja i Rosji, do Rosji polska polski rząd jakoś nie ma pretensji o reparacji, a przydałoby się, bo nie dość, że no, nikt Polsce nie skompensował ziem wschodnich, które zostały przez Związek Radziecki odebrane, to pamiętajmy, że Rosjanie również Związek Radziecki nie wypłacił Polsce tych 15% reparacji, jakie pobierał od, od Niemiec po wojnie, po II wojnie światowej. Z tego 15% powinno było być przekazywane Polsce i nie zostało, więc jest o co prosić Rosję, a jednak do Rosji się nie zwracamy o to. Dlaczego? No Są dwie, wydaje mi się, przyczyny. Jedna jest taka, że no są ciągle podejrzenia o jakąś agenturę rosyjską we władzy, ale to zostawmy, bo nie ma na to żadnych dowodów, są tylko podejrzenia. Natomiast jest jasne, jasny powód też polityczny taki, że oto. No, szczucie Rosjanami w Polsce nie doprowadziłoby do żadnych dodatkowych podziałów społecznych, dodatkowego czy też politycznych, dodatkowego dzielenia ludzi, bo w Polsce wszyscy jedno, jednomyślnie są antyrosyjscy. W związku z tym szczucie Rosjanami nie przyniosłoby żadnych korzyści politycznych w sensie mobilizacji własnego elektoratu, bo więc czujemy, na Niemców. Zostawmy te, te, te obrzydliwe manipulacje teraz, a wróćmy jeszcze na chwilę do, 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 kwestii, do kwestii energii, bo w tym tygodniu, w piątek, odbędzie się spotkanie pod egidą. Czeskiej prezydencji, podkreślam, że czeskiej, bo za chwilę powiem, <grym> dlaczego czeskiej, dlatego to takie ważne, że czeskiej. Otóż czeska prezydencja zaproponowała, by Unia Europejska zastanowiła się nad środkami podobnymi do tego, co postanowiło G7 w celu ograniczenia dochodów Rosji z, z eksportu. Surowców energetycznych. Wygląda na to, że się uda i będzie duży podatek od nadmiernych zysków z energii elektrycznej, które no, doprowadzą ewidentnie do dedukcji popytu i no, też ograniczą wzrost cen. Co bezpośrednio oczywiście uderzy w, 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 w Rosję, w skarb państwa Rosji, z którego są. Z którego są finansowane działania Rosji w Ukrainie. Państwa również się zgadzają na wprowadzenie limitów z określonych, jak to się nazywa, jurysdykcji. Chodzi oczywiście o limit na gaz z Rosji. Mówiliśmy już o tym, że, że reakcja Putina na to, co zrobiło G7, była nerwowa, zamknął Nord Stream 2. Ciekawe, co teraz zrobi. Ale dlaczego, dlaczego tak podkreślam, że to Czesi, czeskie, Czechami i tak dalej? Otóż zapewne Państwo zauważyli, w ten weekend odbyła się potężna demonstracja. 100 tysięcy ludzi zebrało się w Pradze na słynnym placu Wesława i protestowali przeciwko wzrostowi cen, protestowali przeciwko udziałowi Czech, włączeniu Czech aktywnemu w, w, w wojnę w, w Ukrainie i generalnie była to demonstracja pod hasłami antyeuropejskimi. Zorganizowała ją skrajna prawica antyeuropejska i komuniści. Oni wszyscy na tym, na tym, na tym wiecu przemawiali. Zdjęcia są wstrząsające, bo nie przypominam sobie tak wielkiej demonstracji na przykład w Polsce. W ostatnich latach, mimo że bywało trochę takich demonstracji. I oto z jednej strony Czesi mają prezydencję akurat w Unii Europejskiej i rząd, który trzyma się swojej proeuropejskiej polityki, a z drugiej strony y, populiści są w stanie zorganizować tak potężną y, demonstrację. Czy to jest specyfika Czechów, czy to grozi w ogóle całej Europie, że, że, że nagle nastąpi bunt społeczny przeciwko. No, trudnościom życiowym, które w tej chwili mamy i które się zwala na e, politykę Unii i na w, w wspieranie Ukrainy w jej wojnie z, z Rosją. Czy to jest według Ciebie je możliwe, czy to tylko tak w Pradze może być? Nie, to jest możliwe. To jest możliwe. No sam w, w poprzedniej audycji wspominałeś o tym, że, że poparcie dla, dla Ukrainy i dla zaangażowania Zachodu w pomoc Ukrainie, może przez tę zimę osłabnąć, jeżeli ludzie nie będą mieli czym ogrzać domów. Mnie się na dzisiaj wydaje, że, że ten wspólny front europejski się utrzyma i że tak łatwo tego kursu się nie zmieni, ale napięcia będą. To, co jest jeszcze ciekawe w Czechach, to zauważyłem takie analizy ludzi, którzy zajmują się dezinformacją i wpływami rosyjskiej akcji dezinformacyjnej w sieci, że ta akcja w Czechach nosi znamiona takiego koncert, no, koncertowej akcji właśnie w sieci, gdzie, 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 to, gdzie ta demonstracja została rozreklamowana przez bardzo różne podmioty, niekoniecznie bezpośrednio związane z tymi dwoma ugrupowaniami, o których wspomniałeś, że, że to nosi znamiona, Takiej skoordynowanej akcji, jaką przypominamy sobie z czasów Brexitu czy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Także to jest ciekawe w, w, w kontekście Czech, także dlatego, że ta słynna firma Cambridge Analytica, która, która pomogła, Trumpowi w, w czasie wyborów prezydenckich, analizując bardzo dokładnie zachowania w sieci i profile różnego rodzaju potencjalnych wyborców, żeby dotrzeć z, do nich z bardzo konkretnymi przekazami, niekoniecznie związanymi z partyjnymi przekazami, ale właśnie jakimiś pojedynczymi kwestiami istotnymi, istotnymi dla tych ludzi i i, i, I mogących ich zmobilizować do, do gozowania tak czy inaczej, że, że podobno Czechy to był taki poligon, gdzie, gdzie pewne eksperymenty, jak to działa, były przeprowadzone. Więc część analityków, którzy, która to bacznie obserwuje, twierdzi, że teraz jest podobnie, że, że to działalność zarówno rosyjskich, jak i także. Innych, nazwijmy to sił odśrodkowych na zachodzie, tutaj też uczestniczyły w rozbujaniu, w rozbujaniu tego uczestnictwa w, w, tych, w tych demonstracjach. Na ile to jest prawdziwe, na ile to nie jest prawdziwe, to, to oczywiście trudno. Dzisiaj powiedzieć, ale myślę, że w wielu stolicach europejskich i wiele służb, e, służb wywiadowczych będzie się tym w najbliższych tygodniach bardzo interesowało. Na razie rząd się trzyma. E, czeski wygrał głosowanie o wotum e, nieufności, ale wydaje mi się, że to jest taki pierwszy sygnał ostrzegawczy. No, drugi jest też taki, bardzo ciekawa wypowiedź premiera Morawieckiego z zeszłego tygodnia, że z tymi Węgrami to jednak będziemy dalej próbowali politycznie wewnątrz Europy rozgrywać sprawy. No właśnie, to ciekawe. Jak to Dla zrobią? To jest bardzo ciekawe. <laughs> bardzo to jest ciekawe. No ja w pewnym sensie odczuwam niezdrową satysfakcję po tej jego wypowiedzi, bo wydawało mi się od początku, że te zapowiedzi po stronie polskiej, że, że teraz z Węgrami to już nam jest nie po drodze ze względu na Ukrainę, na, na odmienne podejście do Ukrainy, że to są tylko takie Opowieści chwilowe, bo fundamentalnie oba te kraje siebie potrzebują, żeby móc być tym, tym blokującym wewnątrz Unii Europejskiej. No, to co dla mnie jest ciekawe, to jest to, na ile na ile Orban będzie tym w tej chwili zainteresowany, bo wszystkie jakieś takie, znaczy wszystkie, jakieś takie są pierwsze znaki tego, że Orban próbuje się z Komisją Europejską porozumieć w sprawie odblokowania środków unijnych podczas kiedy Polska idzie coraz głębiej w zaparte, że tych środków nie chce i, i, i narastają kary. W związku z tym Polska się coraz bardziej odcina od środków europejskich, a wygląda na to, że Orban ze swoim tradycyjnym pragmatyzmem jednak uważa, że bez tych środków Węgrom będzie trudno przejść przez najbliższe miesiące i lata. Więc też ciekawe jest, na ile ta kohezja wspólna tej, tej, tej grupy, jeżeli w Czechach miałoby dojść do zmiany władzy i właśnie tam też jakieś takie nastroje bardziej, bardziej unijne miałyby się w rządzie również zagościć, no to może, może coś w rodzaju powrotu tej, tej, tej wschodniej, odśrodkowej flanki w Unii jest możliwe. Dla mnie to jest oczywiście szokujące, że w sytuacji, kiedy jest zagrożenie, kiedy jest wojna na wschodzie, kiedy, kiedy ta obawa przed Rosją. Jest tak silna, że akurat Polska, Węgry i ewentualnie Czechy miałyby grać w tę grę odśrodkową. To jest dla mnie zdumiewające. Tak, no jeszcze w kontekście tego, że, że, że tego, co powiedziałeś, że Węgrzy mogą się po prostu wypiąć na polski rząd, no to trochę oni będą tak w sytuacji Himilzbacha z z językiem angielskim. Po cośmy to w, w to leźli? Zostawmy już te, te dywagacje na temat meandrów polskiej polityki zagranicznej i przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, gdzie jak zwykle Trump i gdzie no, chmury się nad jego głową zbierają. Mianowicie w ubiegłym tygodniu odbyło się posie... odbyła się sesja sądu przed tak zwaną Wielką ławą przysięgłych. To jest. Takie tajne przesłuchanie e, świadków, na którym Prokuratura Generalna Stanów Zjednoczonych przedstawiła swoje e, e, znaleziska dotyczące tego, e, co Trump ukrywał w swojej rezydencji na Florydzie, i no, co tam w tym wszystkim było? No, wygląda na to, że, że te dokumenty, które znaleziono, zawierały bardzo poważne tajemnice wywiadowcze. I to nie tylko z takiego wywiadu cyfrowego, ale również z wywiadu osobowego więc to może narażać osoby, które tych informacji udzielały. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych w związku z tym ma w tej chwili ogromny problem. Mianowicie no postawić w stan oskarżenia byłego prezydenta, czy nie postawić. Byłby to pierwszy przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, że były prezydent znalazłby się przed sądem, ale jak już go stawiać, to za coś poważnego. Tymczasem no, ludzie patrzą i widzą, że chcą go postawić przed sądem za to, że kilka papierków zabrał. W związku z tym prokurator próbuje posadzić go przed tym sądem, jeżeli w ogóle się zdecyduje, za coś innego, mianowicie za utrudnianie procesu I za proste oszustwo. Bo kiedy wczesną wiosną przekazał Trump dobrowolnie 15 pudeł z aktami, które zabrał, które w większości były tajne, które zabrał ze sobą odchodząc z Białego Domu, to, te, to wtedy jego przedstawicielka, jego prawniczka pod przysięgą zeznała na piśmie, że, że mianowicie to już wszystko jest oddane. Tymczasem teraz znaleziono sto kilkadziesiąt dalszych dokumentów, które na dodatek nie były przechowywane w Sejfie, tylko gdzieś sobie tam e, leżały. E, no, oskarżenie w Stanach Zjednoczonych o utrudnianie wymiaru sprawiedliwości to jest bardzo ciężki zarzut. No i, i być może, że e, to zostanie mu postawione. Tylko e, problem kolejny jest taki, że jak pamiętamy, Amerykanie. Już dwukrotnie próbowali y, skazać Trumpa. Mieliśmy dwa y, procesy o impeachment, które nie zostały wygrane. Y, y, dzięki temu Trump po, poczuł się bardzo mocno i no, y, strach przed, przed tym, że mógłby prokurator nie wygrać swojej sprawy przed sądem, bo na przykład niewystarczające byłyby dowody, może powodować takie jego y, y, wahania. Y, czy, czy, czy sądzisz, że znaczy to, to znowu będziemy wróżyć z fusów, ale ważne jest to, czy, 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 czy te obecne kłopoty Trumpa w końcu mu zaszkodzą, czy w dalszym ciągu, czy, czy też jeszcze bardziej umocnią sposób myślenia i traktowania go jak Mesjasza przez tę część elektoratu, która na niego głosowała. Dużo się dzieje, co chwila mamy jakieś nowe informacje tak? i, i masz rację, że, że to jest jak gdyby ta, 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 ten taki możliwy scenariusz dwie strony, że albo właśnie będzie tym Mesjaszem i pokrzywdzonym i on świetnie gra na tym, że umie grać na tym, że jest właśnie pokrzywdzony i że system się przeciwko niemu sprzysiągł. no ale z drugiej strony ta masa dowodowa, ona cały czas rośnie. I ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że republikanów, że republikanów notowania spadają. I, i to wyraźnie widać, że ta, to, to wejście FBI do domu Trumpa i odkrycie tych dokumentów, że ono jednak działa na umiarkowanych wyborców, jako no, potwierdzenie tego, że, że Trump po prostu nie szanuje reguł, łamie zasady i zachowuje się nieprezydencko. Um, więc. Um, nie wiem, czy pamiętasz, jak, jak Trump przegrał wybory, to mówiliśmy o tym, że zastanawialiśmy się nad przyszłością partii republikańskiej. I, i, i wtedy żeśmy się zastanawiali nad tym, że, że w zasadzie republikanie są w takiej trochę pułapce. Dlatego, że jeżeli będą się trzymali Trumpa, no to to jest ta wizja republikanizmu, który dla umiarkowanych wyborców, którzy decydują o tym, na koniec, kto wygrywa wybory, jest nie do zaakceptowania. Z kolei, dla wielu działaczy republikańskiej wystąpienie przeciwko Trumpowi kończy się no, utraciem, utraty, utratą poparcia swojego plemienia i przegrywają w prawyborach. Więc oni są trochę między młotem i kowadłem i dzisiaj widać jak przywódcy republikanów właśnie miotają się, że z jednej strony no, nie, nie są w stanie zdobyć się na potępienie Trumpa i odcięcie się od Trumpa, ale z drugiej strony coraz bardziej widzą, że na przykład jego kandydaci, którzy wygrywają prawybory po stronie republikańskiej no, mają 8 dziesięciopunktową stratę do swoich demokratycznych przeciwników w prawdziwych już wyborach. W związku z tym mnie się wydaje, że bez względu na to, czy Trumpa posadzą, czy go nie posadzą, czy, yy, czy to postępowanie się zakończy przed wyborami, czy się nie zakończy, moim zdaniem wcale nie musi się zakończyć, bo przecież jak wiemy z różnych innych podwórek, czasami gonienie króliczka jest ważniejsze niż złapanie króliczka. Natomiast ten temat będzie cały czas w kampanii. A ona już właściwie trwa, no bo to za chwilę te wybory, bo to w listopadzie będą te wybory w Stanach Zjednoczonych. Czyli mamy dwa potężne tematy. Trump, jako potencjalny kandydat republikanów w 2024 roku, i jego kandydaci w nadchodzących wyborach do, do, do kongresu. To jest jeden temat, który mobilizuje. Wyborców, demokratów, a może demobilizować część elektoratu umiarkowanego czy lekko prawicowego. No i druga kwestia, oczywiście bardzo ważna, to jest kwestia aborcji. Wielu republikańskich kandydatów zaczęło usuwać swoje wypowiedzi na Twitterze i innych mediach społecznościowych, gdzie właśnie byli bardzo antyaborcyjni, bo widzą, że zdecydowana większość Amerykanów jest za swobodą wyboru. Bo to bardzo często nie jest kwestia tego, jaki kto ma pogląd na aborcję jako taką, tylko to się sprowadza do kwestii wolności osobistej, czyli, czyli tego, na czym opierał się ten, nazwijmy to, kompromis aborcyjny w Stanach Zjednoczonych w poprzednim orze orzeczeniu Sądu Najwyższego, że, że prawo dokonywania aborcji wynikało z prawa, do swobody jednostki, do wolności jednostki. I to bardzo silnie rezonuje nawet w tych, w, wśród tych osób, które nie są koniecznie zwolennikami aborcji na życzenie. I w związku z tym, te dwa, te dwie kwestie, Trump jako coraz wyraźniejsze obciążenie dla partii republikańskiej, plus kwestia aborcji, no, stanowią poważne zagrożenie dla republikanów w tych wyborach i mogą także. Ograniczyć ich szanse na prezydenturę w 2024 roku. Tak, ja myślę, że, że te wybory listopadowe, poza takim oczywistym stwierdzeniem, że prawdopodobnie doprowadzą do tego, jak zwykle to bywa, do przejęcia Senatu przez partię opozycji, całego kongresu przez partię opozycyjną. Co jest jakby takim banałem w Stanach Zjednoczonych, one również właśnie pokażą, gdzie znajduje się Trump w tym wszystkim. Warto zwrócić uwagę, że w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy Biden, który dotychczas bardzo tego unikał, ostro zaatakował Trumpa. Zorientował się, że Trump jest największym atutem demokratów w tych wyborach, właśnie z takich powodów, które ty przed chwilą. Wymieniłeś. Zostawmy już Amerykę i wróćmy do ostatniego naszego tematu który chciałem dzisiaj poruszyć, mianowicie śmierć Michała Gorbaczowa w ubiegłym tygodniu i jego... Wiesz co, może jeszcze jeden drobiazg o tych Gorbaczow, no to jest historia, a tu jeszcze jest ważna rzecz w sprawie tego przemówienia Bidena, bo nie wiem czy wszyscy nasi słuchacze to odnotowali, że, 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 że w, tym, w tym przemówieniu Biden powiedział, że, że, że radykałowie z partii republikańskiej, w tym Trump, no jak gdyby Stali się tak radykalni, że są już blisko faszyzmowi. I, i te wydarzenia z Trumpem, tego przemówienia, ta kwestia tych dokumentów, to, to takie strawianie wszystkiego na ostrzu noża, to rzeczywiście przypomina chwilami taki ekstremizm faszystowski. Więc to jest bardzo ciekawe, i, i, i wydaje mi się, że, że tak jak powiedziałeś, że, że tutaj Biden uderzył w bardzo. Taki słaby punkt partii republikańskiej, że ona się tak strasznie zradykalizowała i odeszła od tego swojego, nazwijmy to, reganowskiego modelu w stronę, w stronę takiego radykalizmu, Ultraprawicowego, co jest bardzo ciekawe, bo to dla tych umiarkowanych wyborców może mieć znaczenie. I tu chciałbym przywołać taką, takie wybory, które się odbyły uzupełniające, co prawda, na, na Alasce, no niby odległy kraj od, od głównego nurtu w Ameryce. Ale tam, była bardzo ciekawa, tam były bardzo ciekawe wybory do kongresu uzupełniające, w których kandydowała Sara Palin trumpistka, znana postać w tym świecie republikańskim, taka dość radykalna, kiedyś była kandydatką na wiceprezydenta reprezentująca właśnie to radykalne skrzydło partii republikańskiej i ona przegrała z właśnie praktycznie nieznaną Działaczką partii demokratycznej, wywodzącą się z lokalnej społeczności. I to jest troszeczkę takie symboliczne, właśnie wskazanie, jak te wybory najbliższe mogą się odbywać. To znaczy, że kandydaci namaszczeni przez Trumpa mogą być po prostu zbyt radykalni dla tego amerykańskiego mainstreamu. Tak, oni wygrywają wewnątrz republikanów, ale już na otwartym polu przegrywają i tym lepiej dla demokratów. No więc pochowajmy jednak Michała Gorbaczowa, który umarł w zeszłym tygodniu. Doczekał się krótkiego nekrologu ze strony, ze strony prezydenta. Putina nawet przyniósł on y, kwiaty y, do, do jego trumny, y, ponieważ no, Rosjanie mają ten zwyczaj, że wystawiają na kilka dni otwartą trumnę ze zmarłymi, y, podchodzą do nich, przytulają i tak dalej. Putin nie przytulił go, a pamiętamy, że na przykład przytulił Jelcyna. Y, pytanie brzmi, dlaczego Putin mógł wybaczyć Jelcynowi, a a nie mógł i dalej nie może wybaczyć Gorbaczowowi i może zaryzykuje odpowiedź. No jednak Jelcyn przyniósł do władzy pana, pana Putina i Putin po prostu w ciągu kilku lat zlikwidował wszystkie jego demokratyczne reformy, które wprowadził w ciągu lat 90. Natomiast Gorbaczow, no Gorbaczow był autorem największej a nawet jeśli nie autorem, to przynajmniej człowiekiem, który dopuścił do tego, co, co Putin nazywa największą katastrofą geopolityczną XX wieku, czyli do rozpadu Związku Radzieckiego. Czy Gorbaczowa powinniśmy my z kolei tylko wielbić, czy też powinniśmy wobec niego mieć no, stosunek co najmniej chłodny według pana? piekielnie skomplikowana ocena i wydaje mi się, że jakakolwiek próba zrobienia z tego czarno-białego obrazka się po prostu nie powiedzie. Bo z jednej strony Gorbaczow niewątpliwie dopuścił do rozpadu Związku Radzieckiego. Pytanie na ile to było nieuniknione. I na ile to presja Amerykanów, presja Anglików, Unii Europejskiej, która wtedy nie była Unią Europejską, ale przede wszystkim chodziło o sojusz północnoatlantycki. Znaczy, była Unią Europejską, ale chodzi mi, że presja wynikała przede wszystkim gospodarcza ze strony Europy, a, a, a wyścig zbrojeń przegrany przez Rosję, Afganistan, no, kłopoty wewnętrzne e, e, Związku Radzieckiego, Solidarność, która tym cierniem cały czas była. I Polska. To wszystko się złożyło razem w taki koktajl, który dla, dla Związku Radzieckiego no był już nie do, nie do utrzymania. Wydaje mi się, że to, co trzeba Gorbaczowowi oddać, to że on w zasadzie, i tu podkreślam słowo w zasadzie, powstrzymał się od takiego instynktu, żeby militarnie zatrzymać ten, ten, ten rozpad bloku wschodniego. Oczywiście był, była, były wydarzenia na Litwie, były wydarzenia w Kazachstanie, gdzie, gdzie militarnie próbowano tłumić ruchy niepodległościowe i to jest ciemna plama. Ale, ale no chociażby z tego, co dzisiaj się dzieje w Ukrainie, ale także co się wydarzyło na Bałkanach, Wiemy, że mogło być dużo, dużo gorzej i że, ten, że ten, ten koniec Związku Radzieckiego przy jakimś bardziej zdeterminowanym przywódcy mógł być czy, 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 czy bardziej może nie zdeterminowanym, ale bardziej bezwzględnym i, i, i takim mniej. Humanistycznym to mogło się dużo gorzej potoczyć. Więc, więc jakaś zasługa Gorbaczowa w tym wszystkim jest. Natomiast z drugiej strony też musimy pamiętać, że Gorbaczow do końca chciał tego Związku Radzieckiego bronić. Gorbaczow cały czas myślał, że to się jeszcze da zreformować. To dopiero Jelcyn tak naprawdę zdał sobie sprawę z tego, że, że, że partia komunistyczna jest skończona, że Związek Radziecki jest skończony. I, 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 I to Jelcyn tak naprawdę uznał, że Rosja może się pokusić o demokrację. Jak to się skończyło, to, to wszyscy widzimy. Niestety nie najlepiej. Demokracja się w Rosji nie, nie, przyjęła. nie przyjęła. Ale to już nie jest odpowiedzialność z całą pewnością Gorbaczowa. Myślę, że świat, świat trochę instynktownie, słusznie czuje, że, że Gorbaczowowi należy się szacunek za to, jak. Jak doprowadził do końca zimnej, znaczy jak pomógł doprowadzić do końca zimnej wojny, albo uczestniczył w tym końcu zimnej wojny. W sposób, który dawał olbrzymią nadzieję wszystkim narodom wtedy na to, że, że czeka nas jakaś nowa, lepsza epoka. Natomiast no to nie, nie, nie przekreśla faktu, że, że właśnie że liczył na to, że Związek Radziecki będzie dalej istniał i że partia komunistyczna, jakaś zreformowana może dalej rządzić. No tak, to. Oddaliśmy. Oczywiście w polskim kontekście ważne też jest to, że no, mimo wszystko to on dał generałowi Jaruzelskiemu zielone światło na próbę pokojowej zmiany w Polsce. Tak? No to, to też jest oczywiście kontrowersyjne i wszyscy w Polsce się o to kłócą od, od, od lat, na ile, na, ile, na ile to było korzystne dla Polski, ale na, na ile nie. Ja, ja, ja należę do tej szkoły, która uważa, że że wtedy wcale ten upadek Związku Radzieckiego nie był tak oczywisty, jak to dzisiaj się ludziom no, wydaje. Przypomnijmy, że. że... To, przypomnijmy, że, że ten, Polska skorzystała tak na tym, że, mogła, że, że Gorbaczow dał to zielone światło. To nie ulega kwestii, że, że, że w momencie, kiedy e, odbywały się w Polsce wybory kiedy, czerwcowe, kiedy upadał mur berliński, e, przypomnijmy, żeby to, że to było na dwa lata przed, przed fizycznym rozpadem Związku Radzieckiego, więc to wcale nie było takie oczywiste wtedy. To była sytuacja, w, w, w której w Polsce w dalszym ciągu stacjonowały tysiące e, sowieckich żołnierzy, a jeszcze więcej za naszą zachodnią granicą w NRD. Więc e, tu należy e, no, e, przypomnieć, że, e, że Gorbaczow tych wojsk e, nie użył, i, i warto też słuchać tego, co mówi e, Lech Wałęsa o o, o Gorbaczowie, właśnie w tym kontekście. Proszę Państwa, zapraszamy na kolejny tydzień, kolejne wydanie o świecie w Wonecie w następny poniedziałek. Na dziś już dziękujemy. Michał Broniatowski. Adam Jasek, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy.